Krzysztof Stanowski o Natalii Janoszy. takie fajne, krótkie, 3700 lajków pod tym, podpisem wpisem Stanu, co Natalia o nim powiedziała? Nie będę ukrywać, że miałam myśli samobójcze yy, i że bardzo ciężko yy, mi się żyło w ostatnim czasie. Jeśli ja nie jestem aktorką, bo nie skończyłam szkoły aktorskiej, to myślę, że ten pan też nie jest dziennikarzem, bo nie skończył szkoły dziennikarskiej. Ktoś rzucił. A jak tam to spotkanie z Bradem Pittem? Ja po prostu bezwiednie to powtórzyłam. Byłam w takim ogniu pytań, że nawet bym pomyliła to, jak się nazywa mój tata w tym momencie. Byłam tak zestresowana. W filmach Bollywood grałam, nagrody dostałam. Wszystko, co zrobiłam i mówiłam, jest faktem, który jestem w stanie potwierdzić, i zamierzam bronić swojego. W filmach Bollywood zagrałam nagrody dostałam, wszystko, co zrobiłam i mówiłam, jest faktem. Wszystko, co zrobiłam i mówiłam, jest faktem. Wszystko, co zrobiłam i mówiłam, jest faktem, który jestem w stanie potwierdzić i jest zamierzam faktem. bronić swojego dobrego imienia. Maciej nie lubił mnie od początku programu, więc nie jest to dla mnie zaskakujące. Chyba mało kogo lubi. Jestem także bardzo wdzięczna panu Miszczakowi, który zna historię, zna sytuację. <laughs> Krzysztof Stanowski, ja też miałem na myśli, ja też miałem myśli samobójczych, gdy słuchałem tej jej setnej zmyślonej historii. W myślach samobójczych mamy więc 8-8 i możemy iść do przodu bez tych ckliwych bzdur. Czyli takie, o, w prześmiewczy sposób. A no i tak została Ktoś napisał na czacie, że Stanowski szykuje sorry, armatę na Caroline Derpieński. Skąd takie info, widzu? Bo ja nie widziałem takiej informacji. Jestem ciekawy, skąd ta informacja. Jeżeli jesteście tutaj nowi, subskrybujcie kanał i klikajcie dzwonka. Co sądzisz o BNT do frików? Zajewista, ja gadałem z y, Marcinem, Banotem. Bo ale on by musiał wpierw chyba wspinaczkę tak On, 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 to, on to gadał On mi o tym mówił, że do momentu, aż się wspina, aż y, robi to, to nie chce jeszcze brać udziału we frikach, ale nie wyklucza tego. Więc. On był by nas na nafer. Tak? <laughs> Tak jest. W ogóle zajebisty człowiek. Bardzo go lubię. Przecież Caroline jest spoko. Wiadomo, że to jej postać, którą kreują. Matiz napisał. No właśnie dlatego jestem ciekawy, skąd informacja o tym, że szykuje na nią e, jakąś armatę. Z piątnicy, że... albo kurwa skąd. Podejrzewam, że to jest informacja taka na, na takiej zasadzie, że ktoś sobie obok Natalii Janoszek wizualizuje Caroline Derpieński, wsadzają wsadza ją w tą samą szufladkę i o tym powiedział. Bo tylko różnica jest taka, że Karola Enderpieński, ona jakby każdy wie, że to jest po prostu fake, a Natalia Jonoszek, ona robi to jakby na poważnie, nie? Stąd tu na tą jakby już ktoś by nagrywał. Wiecie o co chodzi? Jego Twitter. Serio? Jeszcze tweets sprawdzę. Tweets. Chyba, że coś mocnego. A, jest, dobra, na Tric, faktycznie. Dobra, dajmy coś wyłącznie na tę platformę, na dobry początek. Tyle osób o taki film prosiło, zapowiada się do Larsowy Nowy Rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na Tricie jest? Numer rezerwacji lotniczej Warszawa-Miami. Miami-Warszawa. Jest, faktycznie, no? Mm. Nie, no, na Tric Stano. Stanowski weź na Insta mm -hmm. i tam będziesz nie, miał... Nie, 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 to się chyba z desktopowo się nie da. Luz zda się, pan. A, da się, no. Masz, to jest to. On cię pierdolę, ty. Oficjalne konto na Tritzach. No, bo to jest połączone z Insta, nie? Tak, tak, dajmy coś wyłącznie na, na dobry... Tyle osób o taki film prosiło. Zapowiada się dolarsowy Nowy Rok, tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Okej, okay, no to jakby wiadomo, że to chodzi o nią. Okej. Okay. Czyli Info nie z piątnicy, tylko Street. W takim razie przyznajemy się do błędu i przepraszamy cię osobą z czatu. Miałeś rację. Jednak miałeś rację.